Jadę walczyć z kretem. Dziewiątego lutego. Trawnik dokładnie był zryty. Krecik sobie pozwolił przez zimę. Wszystko mi zrył. I wtedy zastosowałem środek, który kupiłem przez internet. Po prostu wsypałem mu do kretówek. Wyniósł się. Nie ma go. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zaczyna ładnie zielona trawka rosnąć. Jaki środek? Za chwilę pokażę. Oto ten środek. Nie wiem, czy dokładnie będzie widać, ale chyba będzie. Trochę ulicą jeżdżą, pojazdy zakłócają, ale to nic. Są to tabletki, które się wrzuca do... Środek ten nabyłem przez internet. 140 zł kosztuje. Tak się nazywa. Tylko mówię, trzeba ostrożnie rękawiczkę ubrać, bo bardzo śmierdzi. Może dlatego krecik tego smrodu nie wytrzymuje i ucieka. Zawsze w jakiś sposób jest, ale ja miałem swój sposób z moczem. On jest, z moczem jest dobry, jak się cały czas na działce jest. A przez okres jesienno-zimowy się jest nieobecnym na swoim ranczu, czy jak tam kto uważa. Więc krecik wtedy zaczyna z powrotem wojować. A tak mamy środek inny, ale to już mówię, jest chemia. Może jest szkodliwa dla tego zwierzątka, no ale trudno. Chyba się wyniesie. Zobaczymy. Mam tutaj drugą kretówkę. Postaram się ją rozgarnąć, aby znaleźć kanalik. No jest. Mamy kanalik. Teraz bierzemy ten środek. Są to tabletki. Trzeba rękawiczkę wziąć, bo to strasznie śmierdzą te tabletki. Są takie szare. To śmierdzące. I jedną mu tam. Cyk. Zagrzebujemy. O, przy okazji żuczek się wykopał. O, biedny. Uciekaj stąd. Trochę za wcześnie w lutym wszystko wyłazi z ziemi. O. Ale trudno. Idzie wiosna. Wyrównałem. I to ma pomóc. Ma się wynieść i w ogóle tu nie wracać. Zobaczymy. 2 tygodnie wcześniej te tabletki zastosowałem. No oczywiście rozrównałem te wszystkie kretówki, ale widzę, że już naszego krecika nie ma. Zaczyna rosnąć piękna zielona trawka i zobaczymy, co dalej będzie. Na razie jest spokój, bo jak mówię, wcześniej rył, no codziennie to chyba z 10 tych było krytyków. Zaaplikowałem mu te tabletki i mówię, tak na jeden ar wystarczy 4 po krajach. 4 sztuki tych tabletek. Więcej nie. I to ma pomóc. Życzę przyjemnej zabawy z naszym ulubionym krecikiem.